Dzień dobry, witam wszystkich w tygodniowym teście kremowych róży. Chyba to nie będzie 7 dni, tylko 6. No chodź tej buzi. Przetestujemy sobie kilka bardzo fajnych kremowych róży. Z racji tego, że ja bardzo lubię kremowe produkty, to pytaliście mnie o dobre kremowe właśnie róże. A ja miałam takie, że w sumie to nie testowałam ich za wiele. Miałam róż z Milka, taką miniaturkę, była całkiem spoko, a potem kupiłam z Revolution Planet i one też są ok, ale wiecie, to były tylko dwa produkty. Jeśli chodzi o produkty, które będziemy sobie dzisiaj testować, to będą to kosmetyki, gdzie rozpiętość cenowa będzie bardzo duża, bo najtańsze produkty są z Eveline. Później zrobiłam mały skok na Sephora i Douglasa i kupiłam takie bardziej, może nie bardziej, ale takie no gdzieś kultowe produkty, które mi się przewijały, a których nie miałam okazji testować. Pokażę Wam, jakie kosmetyki będę używać teraz przez cały tydzień jako bazę pod nasze róże. Będzie to fluid mineralny z Bielendy Makeup Academy Vegan Flumi, tak to się nazywa, i odcień 01. Na jakieś tam zaczerwienienia i pod oczy będę używać sobie multitaskera z Rimmela i jeszcze pod spodem dam tą bazę. Oczywiście cała pielęgnacja jest nałożona, kremiki, SPF i to wszystko. Nie wzięłam sobie żadnego lusterka. Zaczniemy sobie w każdym razie od różu z Fenty. Pierwsza rzecz w ogóle, jaka mi przyszła do głowy, kiedy zobaczyłam w ogóle ten róż w Sephorze, to że to jest takie strasznie małe, maciupkie. Wiecie, na przykład pomada do brwi jest bardzo podobnej wielkości. Tak więc liczyłam na to, że będzie to troszkę większe, tak jak na przykład rozświetlacze. Natomiast jeśli chodzi o odcień, który mam, to jest Daiquiri Deep. Bardziej celowałam w Strawberry Deep, chyba też to się tak nazywa, bardziej taki przełamany różem, ale nie było, tak więc mam czerwony. I teraz tak, ten róż kosztuje 99 zł w Sephorze, jest to wegańska formuła i nie jest tu nic napisane o tym, aby ta formuła miała zastygać. Tutaj Fenty pisze, że jest to bardzo, bardzo kremowy róż, który z łatwością powinno się też nakładać palcami. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest napisane, że jest to formuła odporna na pot i wilgoć. No nie jest napisane, że właśnie zastyga, no ale skoro jest odporna na pot i wilgoć, no to wydaje mi się, że trochę jest to jednoznaczne i że ma się jeszcze fajnie budować w trakcie. Tak więc zobaczymy. Ja sobie zawsze troszkę wyciągam na dłoń i taki jest dłoni. On tak tylko strasznie wygląda w opakowaniu, słuchajcie. Ja będę sobie nakładać wszystkie te róże pędzlem. Postaram się, żeby codziennie był ten sam, tak więc będę musiała go codziennie myć. To jest pędzelek z Avonu 102. Bardzo mi się sprawdza do kremowych róż tego typu. Jak widzicie, on na policzku wygląda bardzo naturalnie i nie jest taki wściekle czerwony, jak na przykład ten czerwony róż z Revolution Planet, co na TikToku robiłam testy. Wierzę, że jakbym nałożyła wystarczająco dużo produktu tego, to uzyskałabym ten sam efekt, ale jeśli chodzi o taki kosmetyk, powiedzmy, też bardziej dla osób początkujących, no to na pewno ten będzie łatwiejszy. Słuchajcie, spróbuję nałożyć jednak troszkę z opakowania, bo jak tak będę, wiecie, wyciągać sobie ciągle, a już wszystko z ręki mi zjechało. Teraz jest dużo bardziej intensywnie. Ale słuchajcie, kilka ruchów i bardzo ładnie to się rozprowadza. Tu sobie dołożę. Okej, wygląda naprawdę dobrze. Bardzo łatwo się rozblendował, tak więc mega mi się to podoba. Nie zrobiły się żadne jakieś plamy, tak więc jest git. To może być też zasługa pędzla, bo właśnie czasami to nie tyle produkt, co złe akcesorium może nam psuć efekt, ale buzia wygląda przepięknie i zobaczcie, jak się przepięknie już tak świeci, tak mega zdrowo. Było też właśnie napisane na stronie, że można jakby nosić go tak solo i serio, myślę, że przy takim totalnie basicowym makijażu, jeszcze lżejszym, na przykład bez podkładu, on też by fantastycznie wyglądał, bo daje właśnie taki bardzo kremowy, naturalny feeling takiego różowego kremiku.
Dobra, słuchajcie, jest już wszystko na swoim miejscu, trochę upudrowane. Wszystko wygląda perfekcyjnie, przepięknie to się tu zblendowało, bronzer z tym różem. Naprawdę wygląda to genialnie teraz w świetle dziennym. Sam obszar, tam gdzie jest róż, nie jest niczym przypudrowany, więc trochę się obawiam, jak to będzie, jak wyjdziemy zaraz do sklepu. Będę musiała założyć maskę w ogóle. Właśnie wróciliśmy ze sklepu i też zjedliśmy obiad. Może mam dosyć krótko cały ten make-up na sobie, to widać i tak już ubytki po masce. Uważam więc, że lepiej byłoby przypudrować całość albo nawet jeszcze nałożyć jakiś pudrowy róż na ten kremowy. On nie zastygał, tak więc no, nie było mocy, żeby on się nie ruszał w momencie, kiedy ma się maskę na twarzy. Mimo wszystko nie wygląda to tak super dramatycznie, że od razu musiałabym to i zmyć i nie rzucę się jakoś tak bardzo w oczy od razu. Widzę niestety, że ten podkład z Bielendy albo on nie za bardzo z tym pudrem, albo po prostu w ogóle jest mało trwały. Dzisiaj jest w ogóle super gorąco i też byłam za ciepło ubrana i też w tej masce strasznie się pociła mi ta okolica. No ale widać, że już to jest bardzo nieświeżo. Witajcie kochani, dzisiaj dzień drugi i będziemy robić make-up na Jamparenę. Tak więc dzisiejszy róż, którym będzie ten od Florence, będzie miał bardzo duże wyzwanie. Zaczynamy od kilku podstawowych informacji, jeśli chodzi w ogóle o ten róż. Jest on dostępny w Douglasie, można go kupić stacjonarnie, ja go właśnie tak nabyłam. Ten z Florence jest 2 razy większy, ma 2 razy więcej produktu i kosztuje bardzo podobnie, no bo przypominam, że Fenty 99 zł. Takie mokre jakby kropki zrobiły. Śmiesznie, jakby tak się spocił się ten produkt i faktycznie to jest mokre, no ale dobra. Odcień mam Real Ray, taki bardziej fioletowy, mega mi się podoba. I tutaj, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o opis tego produktu, to on po wyschnięciu ma być pudrowy. Tak więc myślę, że może być trwalszy, jeśli faktycznie nam zastyga. Głównym składnikiem glinka, która pochłania sebum i zapewnia długotrwały kolor. Bardzo taki robi się właśnie mokry i też na dłoni od razu widać, że ten kolor nie jest aż tak intensywny. Znaczy, że te wszystkie róże są takie półtransparentne, może tak to lepiej brzmi, bo kolor jest intensywny. Nie było nic napisane, jak nakładać ten produkt, czym najlepiej. Ja nałożę sobie pędzlem i nałożę od razu stąd, bo tak będzie szybciej. Okej. O kurde. Dobra, bez paniki. Po ostatnim odcinku, gdzie odtwarzałam rutynę Belly Porch, to bardzo często teraz wjeżdżam sobie różem tak tutaj naprzód twarzy i nakładam go bardzo podobnie tak jak ona. Robię to kremowymi produktami raczej. Może ja się skupię na nakładaniu. Widzicie, że mimo, że ten kolor jest bardzo ciemny, to on na twarzy wygląda całkiem fajnie i nie jest taki... nie jest dziwny, bo mimo wszystko fioletowy róż nie kojarzy się najlepiej, bo tak na pierwsze, jak się myśli, to tak troszkę dziwnie. Jest fajnie, muszę trochę uspokoić sobie ten przód twarzy, bo fiolet nie wygląda tu tak dobrze jak róż, ale mimo wszystko bardzo fajnie. I powiem wam, że jest dużo lżejszy niż na przykład Fenty wczorajsze. Mniej ta skóra się tak błyszczy, bo Fenty dawało dużo większy taki kremowy, tłusty feeling na buzi, ale no i tak skóra się świeci, tak mega zdrowo, fajnie to wygląda. Nie no, powiem wam, że mega fajnie. Wydaje mi się, że nałożył się sprawniej i szybciej niż Fenty. Wygląda bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Teraz w ogóle takie róże fioletowe wchodzą w trend i dużo takich na jesień szczególnie będzie się używać, tak więc fajnie. Spróbuję nałożyć sobie jeszcze więcej, bo intryguje mnie to, że jednak ta formuła ma niby zastygnąć na pudrowy, więc nałożę sobie więcej tutaj szczególnie w tym miejscu. Bardzo ładnie to się w ogóle rozprowadza i szybko blenduje. Widzicie, w sumie robiłam tap, tap, tap w jednym miejscu, a to bardzo ładnie się doklepało i bardzo ładnie się rozblendowało. W ogóle fioletowe róże to jest życie. Dajcie znać, czy będziecie nosić takie róże w tym sezonie. A, dobra, słuchajcie, nakładałam rozświetlacz i zrobiła się tu taka wielka plama. Fakt, że wziąłam taki pędzel do rozświetlacza, też tego płynnego, jak wczoraj. I tak bardziej, wiecie, za maszystym ruchem nie wklepywałam i ewidentnie róż tego nie przeżył.
robimy test do klepania. Najważniejsze to, żeby wiecie, nawet jak coś tam się stanie, ale żeby dawał się naprawić. Z tej strony znowu wszystko wyszło git. Trochę dołożę natomiast, żeby wyrównać intensywność, bo jak nakładam bronzer czy coś, no to te produkty się, wiecie, pomieszały i już tak nie bije po oczach ten fiolet. Niedobrze. Robią się plamy, szczególnie jak nakładam inny produkt na to. Tak więc trochę lipa. Wychodzi na to, że najlepiej byłoby zrobić całe konturowanie i chyba na koniec dać trochę tego produktu. No on się, jak widać, rusza na twarzy dosyć mocno. Nie robię w takim razie takich ruchów, wiecie, kłusowistych, tylko wklepujące i wtedy jest okej. Ale trzeba o tym pamiętać, a ja lubię sobie tak, wiecie, czasem machnąć czy rozświetlaczem, czy bronzerem, więc mogłoby się to czasem właśnie skończyć, szczególnie jakbym się śpieszyła i o tym zapomniała, że tak ten róż się zachowuje, to mogłoby być niefajnie i na pewno bym się strasznie zirytowała wtedy. Ogólnie nie ma dramatu, trochę trzeba było się tutaj namachać. Wiecie, w opisie nie było nic napisane, żeby poczekać, czy odczekać, żeby ten produkt się jakoś właśnie trochę zastygł czy coś, tak więc to też będę sobie testować później. No natomiast w tym momencie policzek wygląda bardzo ładnie, mi się to podoba. Okej, tak to się prezentuje w całym looku. Ja zbieram manetki i lecimy na jump arenę. Powiem Wam, że wygląda całość naprawdę bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba, jak to na policzku wygląda. Upudrowałam całość. Oczywiście nie nakładałam żadnego innego różu już na buzię. I trochę jak mam puder, to wszystko jest teraz takie, powiedziałabym, no bardziej pudrowe. Nie ma tego efektu takiego dewy skin, jak to jest zazwyczaj po różach kremowych. Natomiast dalej wygląda to bardzo ładnie. Pomimo kilku tam tych małych problemów na początku, to i tak jest bardzo fajnie. Może on będzie się fajniej sprawdzał nakładany prawie na sam koniec, już na przykład nawet na upudrowany, na bronzer pudrowy i w ogóle. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy z jump areny i mój make-up jest praktycznie zjedzony, ale to też dlatego, że jak wpadałam do tych kulek, to bardzo dużo razy uderzyłam prosto japą w te kulki. Okej, szybko się przebrałam. Jeśli chodzi o ten róż, to myślę, że gdybym miała lepszy podkład, bo ten podkład, który mam, to jest taki, że bardzo po prostu się łatwo transferuje na wszystko, czy to będą ubrania, czy tamte gąbki. Tak więc ewidentnie w ogóle nie mam make-upu na żuchwie, tak więc też ta linia tutaj jest taka sobie, ale no wiecie, i bronzer i wszystko wygląda słabo, więc to nie jest tylko, że róż. Ogólnie mi się podoba, nie mam potrzeby zmywania się, po prostu zrobię szybkie poprawki. Jak na to, ile razy wjechałam rejcem w te gąbki, to myślę, że powinniśmy tak to jednak uszanować, że naprawdę nieźle. Okej, make-up jest poprawiony, nakładałam już na to wszystko i trochę podkładu i róż kremowy dołożyłam i nałożyłam też róż i rozświetlacz płynny i mgiełka i powiem Wam, że wygląda tak, jakbym tak się serio pomalowała, a nie latała na jump arenie, tak więc fajno. Dzień trzeci, moi drodzy, i kolejny oświetleniowy setup. Jestem tak dumny z siebie, a ty jesteś dumna ze mnie. Jestem, ale to tyle trwa wszystko przez ciebie teraz. Dobrze, to ja tylko w skrócie wytłumaczę, co to jest zrobione. To zajmie tylko pół godziny. Dzisiaj lecimy, słuchajcie, z najdroższym różem z tego zestawienia, czyli NARS. I jest to płynny rozświetlacz, który jest w innej formie niż wszystkie, które mam w sumie do testów, bo on jest taki w kropelkach. Typowo płynny, nie że takie masełko, tylko tu jest normalnie płyn. To jest orgazm, czyli ten klasyczny, najbardziej znany róż z Narsa. A to jest takie bardzo płynne. Taka, no to jest totalnie woda. I mega ładny kolorek. Dobra, słuchajcie, to była najszybsza aplikacja różu w moim życiu ogólnie i w tym teście jak na razie też. Ten produkt jest tak bardzo płynny i tak ładnie i szybko się go rozprowadza, że to jest szok. Nie porobił najmniejszych plam. Wszystko wygląda pięknie. Nie daje takiego mocnego jakby tłustego glow na twarzy. Natomiast jeśli chodzi o szybkość i jakby
to jak to się blenduje, to wow. Ja w ogóle nigdy nie używałam też tego różu z Narsa Orgazm, tego klasycznego, tego jakby właśnie wypiekanego, nigdy tego nie używałam. Też nie wiedziałam właśnie dokładnie, dlaczego to jest taki fenomen, no bo mówię, nie używałam. Ale ten kolor jest przepiękny i to będzie taki kolor na cały rok. Bo są róże, które wolę czasami nosić latem, latem wolę takie bardziej peachy, pomarańczowe, bardziej neonowe. Na jesień wolę nawet takie ciemniejsze, burgundowe, natomiast ten jest taki, że i będę go nosić latem, i będę go nosić zimą, i będę go nosić na jesień. Powiem wam, że z tych wszystkich, które do tej pory testowałam róży, czyli do tych dwóch, to ten wygląda najbardziej naturalnie, wygląda przepięknie. Ja jestem zakochana i chciałam tylko jeszcze zaznaczyć, że w ogóle czuję się oszukana, bo ja zapłaciłam za ten róż w Sephorze 170 zł, a jak w internecie się go wpiszę, to nawet i za 120 można znaleźć. To, co jest ciekawe, jak czytam na Sephorze, to jest w ogóle róż, który poleca się nakładać palcami i należy go rozgrzać pomiędzy opuszkami palców i nakładać na buzię. Jest też zaznaczone, że można, że na spokojnie można go łączyć właśnie z innymi formułami i albo aplikować go na róż w pudrze, żeby dać bardziej intensywny kolor, albo można go dać pod spód, żeby, tu jest napisane, dla bardziej rozmytego efektu. Tak więc bardzo, bardzo mi się to podoba, szczególnie jeśli już sam producent zapewnia, że będzie to właśnie produkt, który można dawać pod puder, na puder, to jest super, to zawsze nam ratuje dupę, jak coś nam się, nie wiem, odklei. Ja na przykład zawsze mam problem, bo mój pies, który ma nadmiar miłości w sobie, no to jak wjedzie, wiecie, mi tym nosem mokrym w policzek, to często mi robi takie dziury, albo mi po prostu zlizuje podkład. Jak wiem, że to mogę nałożyć na make-up i wszystko wyrównać i nic mi się nie zciastkuje, to jest super przydatna informacja i fajnie mieć takie kosmetyki no w kolekcji. Nie ma tutaj napisane nic o jakby samym wykończeniu tego produktu, tylko że jest to półprzezroczysta, jedwabista formuła, że ma nadać blasku, ma nie obciążać i efekt naturalnej skóry i bardzo ładny, bardzo, bardzo. Ten róż przypomina mi bardzo taki róż, który używałam, jak nagrywałam z Ewą i ona wyciągnęła taki róż i on był właśnie też bardzo taki płynny i ten zachowuje się bardzo podobnie. Dobry wieczór, długo mogłam dzisiaj nosić make-up. Byliśmy z dzieciakami w parku rozrywki i ogólnie bardzo intensywnie rodzinny dzień. Tak więc jak widać, mój makijaż też na to wskazuje. Po tej stronie to w tym miejscu to już praktycznie nic nie mam. Ta strona troszkę lepiej. Natomiast też zakładam, że tutaj... czy w ogóle widzę też tu niżej, że nie mam głównie podkładu. To są takie dziury do skóry i to się dzieje wszędzie, nie tylko tam, gdzie był róż, więc zakładam, że to jest kwestia po prostu i aktywnego dnia, i no, dzieciaków, i mojego psa. Jestem ciekawa, co będzie, jak trochę tu sobie, wiecie, wyblenduję. Tu nie dokładałam produktu, jakby to jest pędzel, który tu leży od rana. A nawet, wiecie, w ciągu dnia nie miałam możliwości, żeby sobie cokolwiek poprawić. Po kilku ruchach, no oczywiście jest dużo, powiedziałabym, mniej tego wszystkiego na twarzy niż rano. Rano, to była 13, jak robiłam make-up, ale ogólnie nie jest źle. No myślałam, że będzie troszkę dłużej się to trzymało, natomiast no wydaje mi się jednak, że to też podkład, który wybrałam w ogóle do tych testów, on jest bardzo mało trwały i nie pomaga tym kremowym różom. Jest to akceptowalne, no i spoko, że można było sobie lekko poprawić. Natomiast czy za 120 czy 180 zł, jak ja za niego zapłaciłam, czy było warto? No zobaczymy, jeszcze czeka mnie kilka testów. Na pewno tutaj kolor mi się bardzo podoba do całej reszty, bo jest najbardziej taki naturalny i jeśli chodzi o aplikację, to on wygrywał z tymi, co do tej pory testowałam. No ale zostały nam jeszcze dwa produkty, tak więc zobaczymy. Dzień dobry moi drodzy, dzień czwarty dzisiaj. I zostały nam już tylko dwa produkty do przetestowania i dzisiaj weźmiemy się za Nude Stick. Sticks? Sticks?
No w każdym razie za to coś, co można kupić w Douglasie. I powiem wam, że ja nigdy wcześniej nie słyszałam o tej marce, tak więc zobaczymy. W Douglasie zapłaciłam za to około 120 zł, tu jest na przykład 125, ale przed chwilą widziałam też na przykład 118. Jeden z droższych tutaj naszych gagatków. On jest całkiem śmieszny, bo ma z jednej strony taką jakby pędzelko gąbkę, chociaż jest to tak strasznie niemiłe, że nie za bardzo wiem, czy chcę tego używać. No a tu jest klasyczny stick. I ja mam odcień Poppy Girl Bloom. Będę nakładać ten róż też pędzlem, tak jak w poprzednich dniach. Ja ogólnie nie jestem fanką rysowania takimi stickami po rejcu. Czy to bronzer, znaczy bronzer to już w ogóle róż, no może, ale ogólnie wolę to zawsze zrobić przez pędzel. Tak więc tutaj nie będę sobie tego transferować na rękę, tylko już bezpośrednio ze sticka. Wygląda fajnie, jest to taki, ten kolor jest podobny do Fenty, tylko ten będzie chyba bardziej ciut, bardziej z pomarańczem, albo kłamie, ale wydaje mi się, że Fenty był dużo bardziej taki czerwono-krwisty. I jest to też ta formuła, no taka bardzo kremowa, taka tłusta, nie tak jak Nars na przykład. Okej, wszystko ładnie się rozblendowało, dodam sobie jeszcze troszkę tutaj na sam szczyt kości i delikatnie krepuję. Okej, jak na ten moment jest spoko, rozprowadził się ładnie, nie widzę, żeby były jakieś plamy. Jest bardzo mocno napigmentowany, powinnam zdecydowanie troszkę mniej nałożyć, niż się bardziej się hamować przy dokładaniu. Wygląda spoko. Wezmę sobie trochę pędzla z podkładem i tu poblenduję krawędzie, bo zawsze jak przegnę z różem, to robię to w ten sposób. Też daje mniejszy taki tłusty look na policzkach niż Fenty. Tutaj Fenty zdecydowanie na razie króluje, ale wygląda bardzo fajnie. I nie jest wyczuwalny na policzku i ogólnie cute. Naturalny, monochromatyczny, matowy, długotrwały sztyft do policzków ust i oczu. To ciekawe, natomiast na pewno nie jest matowy. Mogę chwilę jeszcze poczekać, zanim sobie wyschnie. Ale czuć, że on jeszcze jest tutaj mokry, niezastygnięty i matowy, to na pewno nie jest. Balsam do ust, pędzelek do rozcierania dla łatwej i nienagannej aplikacji. No powiem wam, że ten akurat pędzelek, bo ja bym nie nazwała tego pędzelkiem, tylko jakąś szczotą, bo pędzelek to nie jest na pewno, chyba że się nie wykręca się. To jest tak twarde, tak nieprzyjemne, że no tak na 99% jakbym tym chciała rozetrzeć, w sensie tak, ten produkt na twarzy, to by mi wszystko zlazło łącznie z podkładem. Tak więc, tak jak sobie patrzę na to, to ewentualnie można tego używać w formie wklepującej, natomiast ja i tak nie polecam. Może do ust, ale na policzkach to jakoś tak temu nie ufam i nie mam zamiaru tego sprawdzać, ale nałóżmy sobie w takim razie trochę na usta. Tak jeszcze z innej strony, jeśli chodzi o ten pędzelek, no to wiecie, on już jest teraz brudny i no z drugiej strony jest produkt, który używamy, który byłoby dobrze, żeby nie miał kontaktu z wodą, więc ciężko wiecie, żeby też to myć i w ogóle, znaczy się, no da się to zrobić, ale wolę myć pędzel normalny. I tak jak już się troszkę nauczyłam, to przy różach takich właśnie kremowych, to raczej kontur też na wklepująco, żeby utrwalić to wszystko, a nie rozcierać, bo można zrobić wtedy kółku. Zdecydowanie im więcej teraz używam tych takich róży w sztyfcie, tym dochodzę do wniosku, że najlepiej jest najpierw na przykład zrobić sobie bronzer, jeśli używacie takiego klasycznego pudrowego, i później dopiero na to trochę różu w tego w sztyfcie, bo one zazwyczaj na tych pudrowych produktach sprawdzają się spoko, a jak się nałoży dużo najpierw, potem bronzer pudrowy, to zawsze ten róż jakoś tak znika i w każdym tutaj przypadku to miało miejsce i tak później dokładam trochę różu na wierzch. Dzisiaj wyjątkowo nałożyłam, bo akurat mam przy sobie róż taki, nie róż, tylko rozświetlacz taki, no zwykły, klasyczny. Całość wygląda bardzo fajnie. Ja mam jakieś takie zawsze wrażenie, że po tych
takich w sztywcie. Mam jednak jakąś plamę na policzku, ale ja nie wiem, może już jestem jakaś nad upierdliwa, jeśli o to chodzi, albo tak się światło załamuje. To jest git. Niczym się ten produkt na ten moment nie wyróżnił. Zaaplikował się bardzo sprawnie. Ma ładny kolor, mocną pigmentację. Mój make-up pozostawia wiele do życzenia w tym momencie. Byliśmy na wycieczce w IKEA i nosiłam maseczkę, gadałam, tak więc no są bardzo duże ubytki. Natomiast w ciągu dnia też zauważyłam na przykład ubytek na policzku, ale roztarłam jakby to palcem i no, w miarę wróciło do normy, tak więc ewidentnie ten produkt też nie zastyga, tylko ciągle się utrzymuje, więc wypadałoby go przypudrować albo pudrem, albo po prostu innym różem. Czas na finalny test, słuchajcie. Finał, czyli testujemy teraz sticky za 3 Zico. Mam tutaj sticky z Eveline i mam w tym przypadku aż 4 kolory, tak więc nie wiem, który wybrać, może sobie zmiksujemy. Wyglądają one następująco, są taką... Wyglądają jak takie wielkie kredki dla dzieci, a ten odcień wygląda nawet bardziej jak taki bronzer. Mega mi się podoba ten jest taki pomarańczowo-koralowy. Takiego nie używałam jeszcze w tym teście, więc mega mnie to kusi. I może pomieszam sobie nawet z tym różem i zobaczymy. W tym przypadku tak samo będę działać pędzlem bezpośrednio w stick. Mamy tu zdecydowanie mniejszą pigmentację niż przy okazji innych sticków i tych kremowych produktów. Ale zobaczmy, czy da się ją zbudować. Dziwnie pachną takim plastikiem. Dobra, teraz dam trochę tego różowego. Wygląda to bardzo porównywalnie jak przy wszystkich poprzednich stickach. Jest też takie, wiecie, tłusty feeling. Znaczy skóra wygląda tak bardziej tłusto, ale ja to zawsze mówię w dobrym sensie, więc żeby tutaj ktoś nie myślał, że mi się nie podoba. Mniejsza pigmentacja tych sticków myślę, że będzie fajniejsza dla osób początkujących i takich, które troszkę boją się kremowych róży, bo tym ciężko zrobić sobie krzywdę, przynajmniej w taki sposób, jak ja aplikowałam na policzki, czyli pędzel w produkt. Możecie też śmiało sobie na ręce najpierw rozgrzać produkt i później pędzel i na twarz. Ja gorąco nie polecam aplikować tych wszystkich sticków bezpośrednio na skórę. Nie zrobiły się żadne plamy, ładnie się rozblendowało, ładnie się nałożyło. Na ten moment jest bardzo porównywalnie, jak nie praktycznie identycznie, jak przy wszystkich tych droższych produktach. Po bronzerze trochę nam się zgubił kolor, a tu się zrobiła plama. Jak doklepuję, to jest w miarę okej. Dziwnie się tutaj faktycznie połączył ten bronzer z różem. Tak, w tym momencie jest bardzo delikatny róż. Nałóżmy trochę na wierzch, zobaczmy, co się wydarzy, bo poprzednie tego typu produkty zachowywały się ładnie. Okej, jest git, nic się tutaj nie odkleja, nic się nie ciastkuje, nic się nie roluje, wszystko wygląda git. No powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda i pięknie się to wszystko rozblendowało. Nawet powiem wam, że bardziej podoba mi się to, że ten produkt nie jest taki mocny na początku, bo dużo łatwiej iść i tak bardziej intuicyjnie się z nim pracuje. Dodatkowo kosztuje 3 Zico, tak więc serio, jeśli chodzi o takie pierwszy kontakt z produktem i blendowanie na twarzy w tym momencie, to moim zdaniem nie ma różnicy między produktami za ponad 100 czy takim produktem za 3 Zico z Eveline. On chyba normalnie kosztuje koło dychy. Ja go akurat na promocji za 3 zł kupiłam. Tak więc zobaczymy jeszcze, jak to się będzie prezentowało pod koniec dnia. Natomiast patrząc na to, jak wyglądają poprzednie testy i że w sumie każdy z tych róży bardzo podobnie się ścierał, to myślę, że tutaj będzie podobnie, więc po prostu taki test, który pokazuje, że wszystkie kremowe róże będą takie same. Tego się nie spodziewałam, szczerze. Jedyny róż, który się wyróżnia na razie na tle tych i mogę już o nim powiedzieć, no bo już nie będę testować z niczym innym, to był ten NARS za te 160-150 zł, tylko że on, jak zwrócicie uwagę, on miał inną formułę, bo on był wodny, taki typowo wodny. Cała reszta była kremowo-tłusta, a ten był wodny lejący i on faktycznie będzie się jakby wyróżniał na tle reszty, bo troszkę łatwiej się też go aplikowało i bardzo
bardzo mi się podobało, jak wyglądał na twarzy. Natomiast, no mówię, reszta porównywalna. Moi drodzy, wróciłam właśnie z tatuażu, gdzie leżałam rycem bezpośrednio na kozetce przez 2 godziny. I powiem wam, że jest naprawdę dobrze. Nie wiem, czy wynika to z tego, że właśnie pigmentacja była mniejsza i nie widać tak dziur, ale ja ogólnie nie widzę dziur. Wynika z tego to, że róż za 3 złote był najlepszy. Mówiłem! Tak! Wygrałem, bo mówiłem, że już za 3 złote będzie najlepszy. Tak to się prezentuje. Nosiłem również maseczkę, bo jechałam autobusem do centrum, więc też byłam w niej przez kilkanaście dobrych minut w jedną i w drugą stronę. Uważam, że Evaline jest najlepsze. Na drugim miejscu ja sobie dam Narsa, bo dużo bardziej podobała mi się jego formuła. Wiem, że jest drogi. Jak dla mnie ten ranking wygrywa Evaline i Nars. I spokojnie Nude Stix, Fenty czy Florence możecie zastąpić Evaline za dychę. Jak zostaliście do końca, to piszecie w komentarzu róże, a ja się żegnam, buziaczki i do następnego!